Mgła, czyli kacze opowieści. Odcinek pierwszy lądu i dziadu. Nam lecieć nie kazano. Wszedłem do kokpita i spojrzałem na pole. Trzeba brata spytać, jak przekonać pilota w mglistej atmosferze, by odwagą pokonał nieprzyjaciół wierze, z której Moskal przez radio próbuje dyktować prezydentowi Polski, gdzie ma wylądować. Przez mgłę dostrzeże prawdę człowiek wielkiej cnoty, co przejrzał dziadów. Małpy oraz palikoty. I z czystym sercem powie, że mgły tej przyczyna tkwi w potajemnym spisku Tuska i Putina. Chcą mnie z drogi zawrócić i wysłać do Mińska, już widzę, jak się cieszy pewna morda świńska. Lecz ja się nie ulęknę broniąc racji stanu, już raz mnie zaciągnęli do Azerbejdżanu. Wylądujemy tutaj, żeby zbaranieli jak Tusk, kiedy wkroczyłem na salę w Brukseli. A w najgorszym przypadku... Śmierć na posterunku. Przynajmniej cały naród nabierze szacunku. I aby nie mówili, lechło kamikaze. Najlepiej, jeśli jeszcze brata się poradzę. Jarku, jest pewien problem i wygląda ślisko. Ruskie chcą nas skierować na inne lotnisko. Ależ to oczywista przecież oczywistość, że kłamią. By nam zepsuć całą uroczystość. Nie będzie nas kontroler wodził po manowcach. Bo przecież to samolot na bazie bombowca. Nawet gdy walnie w ziemię, to się nie rozwali. Powiedz, wierzy, że stoi, gdzie zomowcy stali. Będziemy postępować tak, jak było w planie. Wiesz przecież, co masz robić. Wykonać zadanie. A błasik niech tam dobrze przypilnuje. Zadzwoń ponownie do mnie, jak już wylądujesz. By ci dodać otuchy, odmówię paciora. I masz błogosławieństwo ojca dyrektora czego nie powiedziano w tej rozmowie, braci, żeby władzę odzyskać, trzeba czasem stracić. Gdybyś jednak wpakował rękę do nocnika, cały naród cię uczci jako męczennika. Niniejsza epopeja narodowa została ściągnięta z internetu. Autor Zygmunt Kamieński. W przygotowaniu część drugakaczych opowieści pod tytułem o dwóch takich, co ukradli Wawel.